Witajcie. Bagaż motocyklisty ma ograniczoną pojemność i to nie jest chyba dla nikogo żadne odkrycie. Rzeczy należy więc dobierać rozważnie, aby nie zabierać tych, które nie będą potrzebne oraz zabrać te, które będą niezbędne. Od razu uprzedzam, że to co za chwilę powiem to jest moje zdanie na ten temat, które w podstawie i założeniach miało moje potrzeby. Słuchaj więc uważnie, jakie te potrzeby były, bo być może Twoje potrzeby są większe i będzie potrzeba zabrać coś jeszcze, czego ja nie zabrałem. Oczywiście pamiętaj, że ja mówię cały czas pod kątem wyprawy motocyklowej, więc pewne rzeczy mogą nie być prawdziwe dla wycieczki samochodem czy kamperem. No ale do rzeczy. Ja dysponuję trzema kuframi. Dwa boczne o pojemności po 40 litrów i jeden centralny o pojemności 47 litrów. Niestety, ich wymiary wewnętrzne nie pozwalają na włożenie do nich namiotu i kilku innych rzeczy biwakowych. A namiot, śpiwór i materac to absolutne minimum, jakie bezwzględnie należy przy sobie posiadać, nawet jeśli ktoś planuje spać jedynie w kwaterach prywatnych, hotelach i tego typu gotowych miejscach. Niestety, motocykl to nie jest samochód i jeżeli się zepsuje gdzieś w drodze, to nie będzie możliwości przespania się w nim. Poza tym należy przewidzieć inne sytuacje typu załamanie pogody, zagubienie się itd. Jak można się zgubić w dobie nawigacji i innych dobroci XXI wieku? Można, ale o tym później. Namiot z materacem i śpiworem mamy już za sobą. Ja do tego mam jeszcze dmuchaną poduszeczkę, która po spuszczeniu powietrza niemal nic nie zajmuje bagażu, a po nadmuchaniu zdecydowanie poprawia komfort spania. My z kolegą nastawieni byliśmy na biwakowanie na dziko, więc tym bardziej namiot i wszystko co związane z biwakowaniem musiało być zebrane. Do biwakowania w namiocie postanowiłem zabrać również kuchenkę turystyczną, taką na gaz, do kupienia w Decathlonie od 100 do 300 zł, w zależności od modelu. Wybierając się do Chorwacji w sezonie, nie ma sensu jej zabierać, bo tam jest po prostu gorąco i ciepłe jedzenie czy picie to będzie ostatnia rzecz, o jakiej myślą po ubieraniu motocykliści na słońcu w temperaturze 35 stopni. Użyłem jej w sumie jeden raz, tak tylko z ciekawości, żeby zobaczyć jak ona działa, no i żeby jak najszybciej pozbyć się jednego ze słoików, które wziąłem z Polski, aby zaoszczędzić na kupowaniu jedzenia. Było to błędem, bo jedzenia po drodze i w samej Chorwacji jest pod dostatkiem, i kupując z głową wcale nie jest ono drogie. W każdym razie niewiele droższe niż w Polsce, więc zabieranie go w ogóle nie ma sensu. Nawet jedzenie na drogę nie bardzo ma sens, no bo przecież można się zatrzymać w jakiejś restauracji typu Burger King czy McDonald's no i coś tam przegryźć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zatrzymać się przy jakiejś restauracji, o ile ktoś ma bardziej wyszukane gusta. Niemniej jest to najbardziej kosztowne rozwiązanie. My nastawieni byliśmy na oszczędności, nie dlatego, że jesteśmy urodzonymi sknerami, ale po prostu zaoszczędzone pieniążki woleliśmy przeznaczyć na większą ilość czasu spędzonego w Chorwacji. Jadąc na motocyklu wcale nie chce się za dużo jeść, no niemniej jednak do jedzenia warto zabrać jakiś własny zestaw sztućców, aby konsumpcja czegoś co zostało zakupione na wynos była w miarę komfortowa. Kolejną rzeczą na jaką warto zwrócić uwagę to ubrania. O ile jadąc do Chorwacji samochodem możemy sobie pozwolić na dowolność i wybrać sobie ubranie na każdą okazję, to jadąc motocyklem mamy ograniczone możliwości i to bardzo. Ja ograniczyłem się do klapek, w których nie wstydziłem się wejść do wody, jak i chodzić po mieście. Krótkie spodenki do chodzenia, kąpielówki, jakieś buty do chodzenia w wodzie. No tak, trzeba je mieć, ponieważ w Morzu Kaspijskim jest bardzo dużo jeżowców. Wręcz się od nich roi, a nadepnięcie na któregoś może się przykro skończyć. Do tego jakieś lekkie buty, ale nie są one konieczne, bo w sezonie nie sposób trafić na temperaturę niższą niż 25 stopni i to w czasie burzy. Oczywiście kurtka, spodnie, rękawice i kask, ale to nie w bagażu, tylko na sobie. W bagażu po 5 kompletów bielizny. W planie oczywiście mieliśmy dłuższą wycieczkę niż 5 dni, ale był też w planie pobyt w miejscu, gdzie można było odpocząć i przy okazji zrobić pranie. Narzędzia i jakieś ewentualne części zamienne to już sprawa całkowicie indywidualna. Na pewno trzeba ze sobą zabrać kilka śrubek na wypadek, gdyby się któraś odkręciła i zgubiła. Na pewno należy posiadać kilka podstawowych śrubokrętów i kluczy imbusowych, aby ewentualne zdjęcie owiewki i jakaś podstawowa naprawa była możliwa. Z instalacji elektrycznej warto zabrać regulator napięcia, trochę kabla luzem oraz taśmę izolacyjną. No i jakiś podstawowy miernik, który zmierzy napięcie w zakresie do 200 V. Tak, do 200 V, bo z alternatora wychodzi napięcie od kilkunastu do ponad 100 V.
Jeśli mamy zamiar samodzielnie próbować łatać przedziurawione koło, to niezbędne będą dwie rzeczy. Po pierwsze, zestaw do łatania dziur w kole motocyklowym oraz coś, co pomoże dopompować koło. Niestety, rozerwanie opony to już niestety konieczność wezwania pomocy drogowej i wymiana opony na nową. I oby tylko tyle, bo zazwyczaj łączy się to z wywrotką. Na pewno warto posiadać zapasową świecę i klucze umożliwiające jej wykręcenie. To są rzeczy, po które nie warto dzwonić po pomoc drogową. O wiele szybciej można to naprawić we własnym zakresie. Z niestandardowych rzeczy, jakie ze sobą zabrałem i bardzo mi się przydały, to zapięcie rowerowe. Zaraz powiem, po co mi ono. Jak będziecie szukać dla siebie takiego zapięcia, to szukajcie, patrząc na dwie właściwości takiego zapięcia. Przede wszystkim długość całkowita, co najmniej 1 metr, a najlepiej 1,5 metra lub więcej. Druga właściwość to rodzaj kluczyka i zamka. Taki zamek ze standardowym kluczykiem bardzo łatwo można otworzyć, więc proponuję brać zapięcie z jakimś niestandardowym kluczykiem. Będzie to na pewno odstraszało potencjalnego złodzieja, bo jest to trudniejsze do otworzenia. A teraz powiem, po co mi to zapięcie rowerowe do motocykla. Otóż tym zapięciem przypinam do motocykla, do jakiejś trwałej części, kurtkę przez rękaw oraz kask przez szczękę. No i mam możliwość pozwiedzania sobie okolicy. Oczywiście kieszenie kurtki są opróżnione ze wszystkiego, czego nie chciałbym stracić. Kask przez szczękę i kurtkę przez rękaw zapinam tym zapięciem do jakiegoś elementu stalowego motocykla. Najczęściej był to stelaż kufra bocznego, po czym mogę śmiało iść na spacer, bo nikt tego nie zabierze. Do kufra centralnego wkładam tank bank, bo specjalnie po to trzymam tam miejsce. Tym sposobem na luzaku mogę sobie spacerować, no i spacerowałem po Dubrowniku ładnych parę godzin. Nic nie zginęło za wyjątkiem banknotu 200 kun. Ale to już nie było związane z tym wyposażeniem ani zapięciem. Papier toaletowy. Wydawałoby się, że to jest banalna rzecz i można się załatwić gdziekolwiek, a przecież na każdej stacji jest toaleta z papierem. No niestety, o ile w Polsce to standard, to jadąc do Chorwacji można się zdziwić, jak toalety nie będzie na stacji paliw, albo będzie toaleta, lecz nie będzie papieru. Na Węgrzech z kolei toaleta była płatna i może być problem, jeżeli nie ma się przy sobie drobniaków w szterlingach, ewentualnie w euro. Zatrzymując się obok Toy, nigdy papieru wewnątrz nie uświadczyłem. Poza tym nieużyty wcześniej do niczego papier może być użyty do innych celów. Na przykład po wycierania rąk ze smaru, o ile zajdzie potrzeba nieco podłubać przy motocyklu. Dodatkowo ja użyłem czystego papieru do przetarcia naczyń po biwakowym jedzeniu, bo niestety nie było możliwości umycia. Oczywiście umyłem je później, jak już taka możliwość się pojawiła, ale do tego czasu trzeba było sobie jakoś poradzić z usunięciem resztek jedzenia. Jest to bardzo uniwersalna rzecz i bezwzględnie powinna być pod ręką. Woda i inne rzeczy do picia. Do picia zawsze mamy ze sobą dwie butelki, po 1,5 litra każda, najzwyklejszej wody, najtańszej, jaką znajdziecie w sklepie. Taką wodę można pić albo użyć do mycia. Można też ją użyć do przygotowania sobie kawy czy herbaty. Dlatego ważne jest, aby to była najzwyklejsza woda, a nie jakaś smakowana czy gazowana. Chociaż gotując gazowaną wodę da się zrobić herbatę czy kawę, to ze smakowej już chyba nie bardzo. Przynajmniej nie próbowałem, bo bałem się nietypowego smaku. Poza wodą możemy oczywiście sobie sprawić jakiś sok do picia, najlepiej naturalny, z dużą ilością witamin. Pamiętajmy, że w czasie jazdy na motocyklu w wysokich temperaturach organizm wypaca z siebie bardzo dużej ilości wody wraz z mikroelementami i należy to uzupełniać. Ja miałem zawsze pod ręką takie tabletki do rozpuszczania w wodzie z multiwitaminą, witaminą C oraz magnezem. Trzy takie tabletki wrzucałem do butelki pojemności 0,7 litra i wychodził z tego bardzo smaczny napój, który dodatkowo zawierał bardzo dużo witamin i mikroelementów. Starałem się robić jedną taką butelkę dziennie i w miarę możliwości równomiernie ją wypijać w ciągu dnia. Co do rzeczy, jakie są wymagane w czasie jazdy motocyklem, no to chyba w Czechach, a na pewno na Słowacji, jest wymóg do posiadania ze sobą następujących rzeczy. Zestaw żarówek wraz z bezpiecznikiem. I co ciekawe, nie jest ważne, jaki to jest bezpiecznik, po prostu ma być, bo takie są wymogi. Nawet nikt nie sprawdza, czy dany bezpiecznik jest zgodny z pojazdem i można go w tym pojeździe użyć. Po prostu takie są wymagania i trzeba je spełnić. Druga rzecz to apteczka pierwszej pomocy. Nikt do niej nie będzie zaglądał i sprawdzał jej zawartości, no ale tak jak wyżej ma być. Kamizelka odblaskowa dla każdego podróżującego po jednej sztuce.
Nie trzeba jej mieć na sobie, ale w bagażu powinna być w gotowości do pokazania panom policjantom w czasie kontroli. Za brak któregokolwiek z tych elementów można spodziewać się pokuty, czyli czesko-słowackiego mandatu karnego. Warto nadmienić, że kwota takiego mandatu za granicą jest o wiele bardziej dotkliwa niż podobny mandat w Polsce. Oczywiście w każdym kraju kontrola drogowa poprosi o komplet dokumentów, czyli dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym, ubezpieczenie OC, a najlepiej zielona karta. Ponadto jeśli kierowca nie jest właścicielem pojazdu, to wymagane jest posiadanie stosownego upoważnienia do używania pojazdu w języku obowiązującym w danym kraju. Tak więc użytkując motocykl wypożyczony na przykład w Chorwacji, lepiej nie opuszczać jej granic. Jeśli chodzi o rzeczy, jakie należy wybrać na wyprawę, to myślę, że temat jest wyczerpany, a ja zapraszam do kolejnego odcinka, w którym poopowiadam trochę, w jaki sposób te rzeczy włożyć do kufrów, toreb, sakiew, czy co tam macie do dyspozycji. Odpowiednie spakowanie się ma bardzo duży wpływ na to, jak długo i jak sprawnie będziecie szukać daną rzecz w bagażu. Ponadto równomierne rozłożenie masy również jest bardzo ważne. O tym wszystkim w kolejnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam. Cześć!